Ci chętni widzowie jeszcze do końca nie wiedzą nawet na co się zapisali. A zapisali się w to, że wylądują w formikarium dla mrówek. Takim wielkim formikarium. Patrz na to MWG, to jest największe formikarium na świecie, jakie w ogóle widział świat. Ciężkie w ogóle słowo formikarium. Nie no, czy tak się na to mówi? Klatka chyba ma kraty, wiesz? Myślę, że taka jest jakby, wiesz, przyczyna, ale... Są kraty, ale niewidzialne, nie? No tak, właśnie, bo jeszcze jest to, warto napomnieć, że tutaj są barier bloki, więc oni nie będą mogli totalnie wyjść stąd, a w grze będzie chodziło o to, by została jedna osoba. Każda osoba, która zginie, zostanie wyrzucona z serwera, więc łatwo nam będzie sprawdzić, ile jeszcze osób zostało. Dobra, zapytam się. Wszyscy gotowi na wyzwanie? Tak. Wygra osoba, która przeżyje. Subęcki napisał, że nie, więc jakby słabo się zaczęło, ale widzę, że reszta jest gotowa, więc chyba mogę ich teleportować do środka naszego formikarium. No nie wiem w końcu, jak to się nazywa, ale chyba tak. Więc dobra, ty, ja wiem, może ich osadzę na początku tutaj. True? To będzie działać? True? O, działa, dobra, uwaga. Dawaj, wyłącz czat, stary. Dobra, tepam wszystkich do siebie. I teraz, oj, dobra, zobaczymy, co się tu stało. Czekaj, ja muszę stąd wyjść też, czyli true. No, halo, ja się tepnę do ciebie. Halo, to nie działa. Nie. Aha, bo dobra, ty się też tepłeś. O, więc mamy widzów na razie na mapie. Jak widzicie, oni nie mogą jeszcze rozwalać. Dlatego potrzebujemy w ogóle sobie tutaj zrobić jakieś stanowisko do stania. Więc dawaj, stajemy tutaj. I teraz wszystkim odpalam. Zlagowało to. Nie, ale dobra, serwer już żyje, całe szczęście, już myślałem. Ale wiecie co, na szczęście tym razem serwer wygląda, jakby miał przeżyć. Dobra, dawaj, tej stawaj na platformę, bo włączam z kim survivala. Zginiesz i będzie tyle z tego. Dobra, uwaga. Aha. Game mode. Wszyscy. A nie, bo to survival. I wszyscy. Dobra, więc zobaczmy teraz, co się stanie. My sobie możemy dać creative'a, tak naprawdę. I zobaczyć, co robią nasi mrówkowidzowie w pierwszej kolejności. Kopują się pod ziemię. To i są takie cave'y, że generalnie, to słuchajcie, nigdy i tak nie kopcie pod siebie. Tutaj drewna jest naprawdę mało, stary. Jak oni chcą itemy, to muszą się fokusować na drewno. No, w sumie tak, możliwe, tak. Patrz, też o tym myślałem, że... Tylko on pomyślał. O nie, oni wszyscy dirta zbierają. O nie, to jest najgorsza taktyka. No. Co oni tu budują? Wygrani są ci, co idą po drewno, bez Tak. Jedyni, co przemyśleli na początku, że trzeba gdzieś się rozbiec. Ale wiesz co? Bo oni się nie spodziewali w żadnym sobie takiego wyzwania, to znaczy oni nie wiedzieli, po co tutaj są. A czy ty byś się spodziewał, że jak przyjeżdżasz na nagranie do youtubera, to pierwsze co to wsadzicie w formikarium dla mrówek? Jakbym przyszedł do ciebie, to bym się tego spodziewał, bo ty lubisz wsadzać gdzieś widzów w różne dziwne rzeczy. Okej. Ale zobacz, że oni tutaj, ci, którzy się wyrwali na prowadzenie, to nawet oni nie walczą tam do drzewa, które tam zostało, tylko oni biegną do przodu. Czy nie myślą, że to jest wyścig? Bo oni myślą w ogóle, stary, że coś będzie na końcu, nie? Niedługo włączę PvP. Dobra, może to im da trochę do myślenia. Ukrytą skrzynkę, stary. Ukrytą skrzynkę? Dobra, to zrób ukrytą skrzynkę. Ale stary, nic OP, nawet wiesz co, nie ryzykuję. Drewno, to już i tak będzie OP skrzynka. Ale dobra, może być drewno. Sześć desek. To był lag? To był lag. Dobra, już myślałem, że tutaj mamy cheatera na scenie. Sześć desek. Możesz napisać, stary, że jest ukryta skrzynka z sześcioma deskami. Może nie wiem z czym, ale. To sam napisz, stary, co sam napisz, bo ja tutaj będę na odcinku tylko pisał, co oni robią. Netuik chce to speedrunować? A, on chciał sprawdzić, co jest na drugim końcu mapy, a tam nie ma nic! O nie! Ale teraz musiał być zawód. Na górę, ziomeczek, co jest? Zobaczmy, to dobrze też, że właśnie im zrobiłem dach w miarę płytki, żeby nie mogli bardzo wysoko iść. Oj, tutaj, co? Oni się wkopują w tego kobla! O nie! Dlaczego oni to robią? Ale z ręki, stary, w ogóle. Ale wiem, ale dlaczego? To jest straszne. Po co kopiecie to? Kopiecie to na bez drewna? Ej, ale o co chodzi? Ja myślę, że jak włączymy PvP, stary, to bardzo szybko się tutaj ludzie powyjaśniają z łapek w ogóle, nie? Pan, chłop, jaki uparty w ogóle, leci, stary, z łapki, nie? Jeden leży, drugi stoi, co jest w ogóle? Oni się tam, stary, klinują! O nie! Ale tutaj, patrz, ktoś sobie bazę w ogóle zrobił! Ej, dawaj, wyłączmy im wszystkim niki. Zróbmy tak, team addy, widzowie. A, żebyśmy nie widzieli. No. No. To jest dobry team pomysł. Modify, widzowie i zróbmy tak, żeby name tag visibility był na never. Okej, i teraz dodamy wszystkich do tej drużyny. Uwaga, i teraz niki nad głowami zniknęły. I to jest o tyle fajne, że teraz mają dwuwymiarową mapę. Będą się zaraz... Ma kill-off. Co? Czyli pierwsza osoba, taki, przynajmniej którą widzę z kill-offem. Ta mapa jest i tak całkiem szeroka.
kropka, to tej basy sobie jestem też ciekawy, zrobili. Czy ktoś znajdzie skrzynkę, stary. Ej, bo ten typ jest blisko skrzynki, stary, w sumie. Czekaj, zobaczę. Napisałem, że wyłączyłem kij nad głowami. Gdzie jest ta skrzynka? A tutaj, faktycznie, no. Coś w tym jest. Dlaczego? Dam podpowiedź, bo nikt nie wie, kto jest ej, blisko tej popatrz, skrzynki. Ej, popatrz, że jest Dream, miejsce, który się buduje do góry. On ma swoje taktyki jak zwykle. O yeah, kurczę, ale oni się pozabijają przecież. No Pawił, pamiętajcie, ja że jak zginiecie, to odpadacie, bo niektórzy chłopie się zachowują wręcz jak sabotażyści. O, Dream skoczył, Dream się zabił. Ale popatrz, jak oni... Aha, bo tutaj możemy widzieć przy sumie po achievementach. Nice, o tym nie pomyślałem. Chłop idealnie stary kopi się na skrzynkę. Wiesz co, ja... Okej. Ej, co jest? Ej, jak będzie tak kopał, to serio ma szansę znaleźć. To ale jest... tu jest drugi typ, który jest też bliżej jest nawet. No. Ej, co jest? Jaki ja się zastanawiam, czy my swoją obecnością im nie pomagamy tutaj, wiesz? Że oni czują, że tutaj jest skrzynka. Nie, stary, obserwujemy. Czekaj, czy on... W sumie... Popatrz, patrz. Nie przekopię! Nie! Patrz! Nie! 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 O, ja! Co się stało? Tego się nie spodziewałem. Ja byłem przez chwilę pewien, że ten typ jest cheaterem. Ja byłem pewien, stary, że ją znajdzie, bo była idealnie, wiesz. A ten tu obok, jaką ma bazę? O nie. O, chłopie, co tu się dzieje? Ojojoj. Ej, pa, tutaj chłopcy już przypadają. Ojojoj, tutaj ludzie jak się zabijają. Co jest? Na lewo mapy w ogóle widziałem, bo jak ktoś tutaj spadał. No, mam taki nieodparty wrażenie, że tej dirt leży. Widzisz, bo tutaj są takie dziury, które łatwo spaść. Ej, ciekawe, kto pierwszy wpadnie do lawy. No, ten, kto będzie kopał na dół. O, popatrz, ej, ale to od dużego cave'a. No, ale tak centralnie jeden blok wycelowany, bo najlepsze jest to, że oni sobie na F5 nie mogą podejrzeć, bo barier bloki im przeszkadzają w tym, nie? Więc nie ma tutaj żadnej mowy o oszustwie nawet. Ten chłop ma żelaznej temy, bo on przed chwilą sobie ten... Okej, stary, słuchaj, to ja myślę, że możemy zrobić pierwsze utrudnienie. No. I to będzie, stary, coś, myślę, relatywnie mocnego. Co mam na myśli, jak mówię relatywnie? To znaczy, że to nie jest jeszcze nic, co by przekraczało moje możliwości, wiesz, w 100%. Ta typiara. Co, nie mogę. Kopi się cały czas w dół, będzie miała tą skrzynkę na bank. Jak będzie się kopać cały czas tak w dół, to znajdzie tą skrzynkę. Okej, ja tutaj lecę, stary, zaznaczam arenę generalnie. Okej. O, a tutaj powinienem sobie zrobić dotąd. O. A co ty robisz w ogóle? No ja tutaj, stary, robię im pewne utrudnienie, wiesz, żeby tak teraz kilku osób się pozbyć, bo fajnie mieli jakby czas na ten. Więc dobra, uwaga, set lawa. Lawa z nieba. Dobra, leci lawa. Popatrz, osoby teraz, które się nie schowają. Popatrz, o nie, Kator, ty chcesz. O, napiszę im jeszcze raz, lawa z nieba. Jak to szybko leci. Lawa z nieba! O, niektórzy sobie wybudowali dach! Set zero, dobra, zrobimy teraz zero tam, żeby ta lawa tylko taką, wiesz, falą przeszła. No i co teraz? Pa, tu skrzynka będzie, skrzynka będzie, stary, odkopana, pa! Chyba? Nie wiem, bo tutaj są dwie osoby w ogóle. Nawet to cztery, można powiedzieć. Na pewno ją odkopią, stary. Dobra, czekaj, czy ktoś się spali w lawie? Oto jest pytanie. Nie, ale mam wrażenie, że do jakichś cave'ów może wlecieć. Teraz to sprawiło, że wszyscy są... Skrzynka odkopana! Jest, ktoś się pali! Ktoś się spalił! Wlało mi się do domku z jednej strony! O, dwie osoby się spaliły! Dwie osoby nie przemyślały! Znalazła skrzynkę! Okej, okay, nice to know! No, to niby tak! Tutaj się odpierdziela, ile ludzi pod ziemią w ogóle, co jest? No, wszyscy są pod ziemią, a nie ma drewna, dlatego ja myślę, że powinniśmy, wiesz co? Zrobić coś takiego, że... No nie wiem, więcej skrzynek z drewnem poukrywać to nie ma sensu. Bardziej myślałem, żeby jakoś te drewno już na mapie postawić. Widzisz typów tutaj na dole? Czy oni idą po pierwsze diamenty? Pa, i tu tak blisko są diamentów nawet. No, zobaczyli szybko poziom, kurczę. No tyle tego nie fajnie, że poziom jest prawdziwy, więc jeszcze mogą koordynatami mniej więcej sprawdzać, na jakiej wysokości są. Dobra, ta, uwaga! Pa, stary, idealnie włączam PVP! Włączam PVP, ale nie włączę teraz PVP, tylko się wszyscy przygotują, bo oni chyba zapomnieli o takiej możliwości, że się nagle PVP w ogóle włączy. No ta. Ci tutaj jak się pobarykadowali. Widzę, że są ekipki. Dobra, ale i tak będzie musiała przeżyć jedna osoba. Tam myślałem, że coś spada, a to tyle ciałeś. Chłop zaraz diamenty znajdzie. Pierwsze diamenty na mapie, jasne, właśnie. Ty pokazuj, że... To są jedyne, stary. Ej, to są jedyne diamenty w ogóle. To są jedyne diamenty na mapie, faktycznie. Tak, to są jedyne dwa diamenty i to będzie jedyny diamentowy miecz. Pa, chłopie. Jak on będzie tam kopał dalej, to wygrał życie. No, faktycznie. To będzie duża... Jako jedyny, stary. On się w ogóle... Ale pa, on awczy w ogóle. Jego zlagowało, czy mi się wydaje? Nie wiem, ej, ale on jest w bardzo dobrym momencie. Ej, teraz wydaje się, jakby go zlagowało. No. A ci tutaj co się chowają we trzech? Ci też tutaj pobunkrowani. Ej, to będzie
wielopoziomowa walka. Lawa opada. Pa, chłop kopie i wraca. Co jest? Jednak nie dokończył kopać? Nie, on się zabarykadował. I pa, ten drugi ma stary żelazny kilop w ogóle. Ej, no. To ten drugi znajdzie diamenty, stary, bo ten nie ma nawet żelaznych. O nie, popatrz. Temów chyba. Co się dzieje? PvP. Nie wiem, stary. Pa, dobra. Co? Okej. Okay. Słuchaj. Pa, jak ominął diamenty. Lawy już nie ma w niektórych miejscach. On ominął diamenty, chłopie. Ej, co? Naprawdę, wszyscy mają nie farta. Człowieku, co tu się dzieje? Dobra, pa, ej, MWK, ty dawaj stary, wbijaj na tą arenę i sadź drzewa. Sadź drzewa tam. Dobra, ale tu nie ma gdzie sadzić drzew, no ale dobra. Znaczy po prostu nie, dawaj pnie po prostu drzew. Pnie po prostu gdzieś tam porozwalaj, żeby mieli dużo drewna. Okej. Mogą nawet nie wyglądać jak drzewa, po prostu, żeby mieli drewno. No czaję. Drzewa odrastają. PvP włączone. Uwaga. Wpisałem komendę. I dobra, teraz pytanie, czy coś tutaj się zaczyna bić? Dobra, mam pierwsze osoby, które się tutaj widzę biją, ale jednak zaprzestały, więc póki są o, ktoś coś zabił tutaj właśnie na moich oczach. Zginęły dwie osoby. Dwie osoby już, stary, co jest? Ej, zobaczmy, ej, na tabie możesz zobaczyć, ile osób zostało ogólnie. Nie zostało jakoś wyśmienicie dużo, ale tak, no. Dobra, więc drzewa odrosły. Trzeba odrosły. Przecież tutaj im starczy, więcej nie będę tego robił, no. Nie? Kozacku. Ej, ktoś znalazł... Ale spadają tego... kowadła. Patrz, stary, nie. Pa, tu. O, chłopie, jak go zabił. Czekaj, bo ja teraz kowadła zrzucam. Uwaga, lecą kowadła, czy ktoś zginie? Wow, jedna osoba zginęła, jedna przez osoba. Kowadło, no. A ten tutaj drzewo chłopie, sobie zasadził. Rzeszy diamentów, stary, nie ma to. Ej, no, ale to jest faktycznie. Ale wiesz co, mi się wydaje, że gdzieś widziałem, że te rudy to zostały zebrane, więc mam nieodparte myślisz? Wrażenie, że ktoś tutaj już ale ma diamenty. Stary, tutaj tak samo jak ze skrzynką, stary, mam wrażenie, nie? No, totalnie nie farcik. Ej, pa, ten kaczor, stary, z łapki tutaj rozwala stołu, na co jest? Ej, faktycznie to z łapki bije, on został biedny. Ej, czy niektóre osoby, no. Nie no, w sumie to mają możliwość dostania się z portem na górę, jeżeli na przykład by wykopali sobie tunel łapką do góry. No, niby się da, nikomu by się nie chciało, ale... No ta, niby ale się da, ale to 10 lat by trwało. Ta. Dawaj może jakiegoś Blaze'a gdzieś postaw w środku klatki. Co o tym myślisz? Chciałbyś Blaze'a postawić? Ja na przykład bym chciał... Dobra, ja postawię Blaze'a. Okay. Blaze? Albo nawet kilka? No tak, tak, kilka. Wpadajcie tam, Blaze'y. Jakby oczywiście jest drewno na zewnątrz, można sobie coś tam wziąć, ale jest też utrudnienie. Blaze'y, no dobra. Ej, fajnie by było, jakby na przykład lawa rosła teraz stopniowo od dołu do góry. No, nie, może tak to hardkorowo, stary. Oj, coś spadł na moich oczach, Subenski spadł w tym miejscu. Ja myślę, no. Masz tutaj Wanda, masz, nie? Mam, no. To stary, po prostu, żeby zakopać ich, żeby, wiesz, osoby, które nie mają itemów, po prostu na dole zginą. Jak nie masz kilofa, wiesz o co chodzi? Że wszystkie te tunele jakby, wiesz, stone'em zakryjemy. Jak okay. Ktoś będzie miał kilof, stary, to przeżyje, jak nie będzie miał, to nie przeżyje, stary, nie? Okej, okay, to brzmi... Czekaj, do którego poziomu na przykład? Ja myślę, że gdzieś tak do połowy, nie? Do piątego poziomu wszyscy umierają zaraz. U kurde. Po prostu, krótka piłka. Tak, krótka piła. Nie ma. Dobra, to jest piąty... Ty, diamenty ktoś wykopał. A jednak. O chłopie, to trzy, ten gość. 3, 2, 1, set 0? Nie, set 1. Ojoj, ale ziomek miał tu szczęście! Totalnie jeden poziom go dzielił od tego, żeby zginąć. No niestety. Ej, stary, ja mu teraz nie mogę pomóc nawet. Stary, ale może to zamienić w bedrock, bo później ktoś się przekopie i spadnie. Aha, no to wiesz co? Zostawmy to. Zostawmy to tak. Jak się ktoś przekopie, to po prostu spadnie. No, idealnie, to ej, mi się podoba. Górze, ja proponuję teraz zrespić jakieś moby na górze, stary. Coś zrespię. Blaze, a ty zrespiłeś Blaze, to Blaze tu są, rzeczywiście. Ta, no. Ej, to ja będę tu respił, stary, w tych cave'ach w środku, stary. Zombiaka im zrespię na przykład. Zombiaka im zrespię. Przyszedł MWK, oni się cieszą. Jej, MWK, jestem twoim fanem, a MWK stawia zombiaka, który no cię wyklucza z gry, patrz! Nie, on zginie. Normalnie, jednak koleżanka go uratowała, więc... Olo, ona zginęła w jego obronie! Stary. O ja! To się nazywa poświęcenie. To było nie, biegnie kolejny gość. Co ty jemu też narzucam? Zombiaka. Nie ma lekko. Bardzo śmieszne. Dobra, dostałeś zombiaka, czy ktoś tu jeszcze jest? czy ktoś jeszcze chce zombiaka? Boże, ej, dawaj, stary, zrób TNT lecące z nieba. Ale gdzie? Zaznacz sufit, stary, od lewej do prawej Wandem, zamień go na czerwony redstone i sobie po prostu lata i TNT. Rzucaj, a to tu, a to tam. Dobra. Misja całkiem prosta, a wyzwanie na pewno też gwarantowane. No, to będzie fajne w sumie, stary. No, nie tutaj siedzą, po prostu się chowają i... Okej. Okay.
typ wie tylko, że o nie, elo, ona się na mnie patrzy. Czy tam on myśli, że ty się patrzy na niego, a się to drugiego gościa, który jest tutaj. O nie. Dobra, ja napiszę, uwaga. TNT leci z nieba. TNT, uwaga, deszcz, TNT. Polecam się schować pod ziemię. Głęboko! Dwa, teraz! Jeden. Jak ty w zasadzie zaczął drgować, zaczął się bić tutaj. Ej, gdzie ty to TNT wysadzasz? Oha, wow, Marcin, aż, no dobra, obserwujemy. Czy ktoś tutaj dostanie TNT? Nie, na razie nie wydaje mi się. Dalej lecimy. O nie, ten typ może dostać. On ma bedrocka w ogóle. Ale zabiło go i tak. Dobra, to dawaj teraz w drugą stronę, Marcin. Dawaj w drugą stronę. Druga fala. 2, 1. O nie! Ktoś sobie zrobił właśnie suit upgrade, czyli robią już jakieś pierwsze te. O nie, tutaj jest dużo osób, które są na pograniczu, tak jak ten gościu tutaj na przykład. Oj, dobra, na razie tu nikogo nie ma, tutaj tak samo. Dawaj, trzecią falę walimy. Trzecia fala? Ty mi się po prostu zamurował, myślisz, że mu to pomoże? O nie, czy on ucieknie w dół? Jak to nie zrobi, to chyba głupio zrobi. O nie, uciekł i zginął, no. Ej, faktycznie, no, to już są ostatnie osoby. Trzeba właśnie im troszkę z mapy zabrać od góry i po prostu ich cały czas na dół może teraz przedłużać, żeby już w końcu umieli w pewnym momencie. Osoby, stary, no. Zrobimy płaską mapę na całej długości, żeby się biły po prostu. Dobra, ej, stary, to jest połowa. Tak, Juman, co ty robisz? Kolejną falę dajesz, normalnie, na spontanie. Tak, na spontanie, nie przejmuj się. Dobra. Ej, ale ja bandem zrobił, nie chcę mi się tak latać i klikać. Właśnie to jest fajne, bo możemy obserwować, możemy lecieć od lewej do prawej i obserwować, czy ty zginie. To ja, stary, od lewej, stary, lecę teraz, nie? No, kolejna fala, jakby ktoś nie wiedział. A, zapomniałem. O nie, tej typ jest blisko, typ jest bardzo blisko, on mi macha. Nie jest najlepszy moment na machanie, ale operwał, od razu uciekł pod ziemię. Czy ty tutaj ale jest, czy jest? No, ten tutaj. Mało osób teraz ginie, coś widzę. No bo jest coraz głębiej, są. Tak, dawaj coraz głębiej. Wiem. Coraz głębiej. Kolejna fala. Może napisz, że a później jeszcze będą trzy, żeby już nie było, że muszę pisać cały czas. O nie, ten typ, on dostanie, on jest po raz kolejny farciarzem. Ej, zabił. Tak, ktoś kogoś zabił, bo niektórzy jeszcze tutaj toczą walkę jeszcze w jaskiniach poza tym. Dobra, TNT cały czas... Pada z nieba. Będą lecieć. Uciekajcie na dół. Leba lecieć. Tak. Ja, to jest już w ogóle ktoś odsłonięty. On nie widzi tego, nic AFK. Dobra, jest tutaj kilka osób, faktycznie. Na przykład nie wiem, czy te osoby wiedzą o tym, że są tutaj we dwójkę, ale już mają niektórzy tutaj naprawdę przechlapane. Będę się śmiał, jak ktoś będzie się tak kopał, bo już nie ktoś dokopał na dół. Stary, ty się już wypadł z mapy, bo się wykopał. Serio? Tak. Rzeczywiście, nie jest tego bedroku, no ta. Ej, stary, teraz robimy inną falę TNT. Co to znaczy inną? Po prostu. Tak, o, wszystko naraz leci, stary. Wszystko naraz, dobra. Obserwuję, co się dzieje. I dawaj, jeszcze raz piszę komendę. Wow. Ja, ty ma tej pozycję idealną. Co jest? Co się dzieje, stary? Co jest? Dobra. Wow. Wow, co się dzieje? Ej, jak ktoś się nie schowa w wodzie, to będzie wielki problem. Kolejny typ jest bezpieczny. O, tutaj chyba jeszcze kolejna osoba może być bezpieczna. O nie, on się też kopie na dół cały czas. O stary, jak ta mapa zniknęła w ogóle. Tak. A wiesz, co jest najlepsze? Już dawno nie wpisuję tej komendy. Wypada po prostu. Co ty gadasz? No, okej, okay, typ jest jedną kratkę akurat. Ej, on zaraz ginie ten chłop. Który ten tutaj? Ten, pa! O nie, ogarnął się w porę. Ale ogarnął. Ej, dobra, jeszcze raz TNT? Nie, teraz stary, zróbmy może... Może lawa, stary. Lawa od dołu, no, żeby wszyscy się znaleźli na tym flatwardzie, mimowolnie. Dobra, no. Co ty na to? Dobra, to ja teraz dobra, to zrobię. Dobra, to zaznaczać teren, a ty to robisz. Ja to robię, co? To napiszę, lawa dobra. Pojawi się od dołu. Tak, idealnie. Odliczać? Czekaj, replace 2. O, dobra, teraz działa. I pojawi się lawa. Nie, wszystko jeszcze na razie zamienia, żeby oni widzieli, gdzie jest w ogóle poziom. A 3, 2, 1 i co, i wszyscy uciekają, czy ty się został na dole jakiś kozak? Jednak jeszcze nie teraz. Ej, może teraz zmieńmy, że będzie na górze, stary, z góry spadać. Na górze. Zaraz tak. Ej, stary, czekaj. Jednak będzie spadać lawa z góry. Robimy tak? Tak, a na dole już jest, napiszę.
Cokolwiek, to będzie po prostu źle. Stary, tak dużo osób jeszcze zostało, ja tylko dwóch graczy widzę, lol. No, to jest też bardzo ciekawe. Chyba czekaj, zobaczymy, czy na spawnie ileś tam osób nie zostało, bo tutaj też mogli zostać, ale nie, nikogo. Dobra, czyli to tu są dwie TP, osoby. Małpa S, a nie, bo to jest do najbliższej osoby. Czemu się tepnęłeś sam do siebie? Co? Tam no do siebie właśnie, nie wiem, o, dobra, ktoś zabił kogoś. MC Gaming zabił Zatorka. Ej, ty się kopie do góry, no. Set lava. Ale ja skubany, ale pomysł se w ogóle znalazł. Zrobił sobie takie obudowanie z kobla. Oj, zobaczył, że teraz leci na niego. Okej, okay, zobaczmy, kto jest na mapie i gdzie. Ej, w ogóle, stary. Ta. Dobra, ty jesteś jakiś gościu. Ale ja w ogóle, ci ludzie się tak pokampili, stary. Tak, strasznie, jak mrówki. No. Expand 100 U, dobra. I teraz replace 3-0. Zniszmy tą górę, która tutaj jest. Trzeba się jej pozbyć. Oh, oj, gościowie jednocześnie schron zepsułem, ale dobra, jeszcze się zdąży zakopać, jakie to jest lamą. I tutaj widzę jedną osobę i tam jest druga, okej. Okay. Pa, on idzie do góry, co on robi? Kto? Tamten gościu pa. Z prawej strony mapy? Pa, on idzie do góry, schody sobie buduje, chłop. Ej, chłop buduje schody, on się do tego... Dirta tam chce chyba dostać, nie? Ej, przecież on nie da rady, stary. Na jakiegoś gościa tutaj, defensywa się zaczęła w ogóle. Pa, jak on zaraz ginie. Ty, pa, no. Chyba, że jedną kratkę, pa, bo tam jest jedna kratka idealnie. No. On nie widzi, robi? On nie widzi chyba, co jest na górze. Nie, ucieka jednak. Co jest? Co on robi? Co? No właśnie nie wiem, popatrz. On teraz zauważył, dopiero chyba. Chciał jeszcze na górę wracać. Ucieka. Jak pa. Się zakoblował, zadirtował. On nie widział. Na to nie był gotowy. Deski, tutaj mocno. Dobra, tutaj są osoby, które się w miarę dobrze mają. Pa, jaki świr tam na górze. Ej, ty, bo on się przykopał i idzie do tego typa, pa. Co? Do tamtego, ale od dołu? Ta, no, pa. Nie, pa, oni się będą klepać. O nie, ale faktycznie, ten na górze ma więcej szans jakoś. Mam takie raczej. Wrażenie. No przecież, o nie, ale bo nie, się on tutaj ma żelazną zbroję. On się tutaj będzie przed nim chował. A bo on może... Patrz! Prawie na niego lawa wleciała. Ale się tu dzieje. Dobra, mocno. Ale on ewidentnie nie ma itemków, stary, jak on ręką kopie. No w sumie. Tam w sumie go itemy. Czemu tam ten typ itemy wyrzucił w ogóle? Może jest taki dziany? Może ta. Ej, ale ta lawa... jest jeszcze jacyś gracze? No tam są na lewo. Ej, tu są jeden, ale no, tu jest jeden. Tam jest dwóch. Kopie w dircie. A nie, jest na górze jeszcze. Tak, no, jest dwóch, więc mamy sytuację 2-2. A teraz zobaczmy. Ale gdzie jest reszta, stary? Dobra, czekaj, jeden jest tutaj. GM, czekaj, gamy mode spectator. Zobaczmy, ja się będę do nich tepał. Ej, ja ich totalnie nie widzę. Co jest? Ej, właśnie, ja też nie mogę się nawet do nich tepnąć, do niektórych. Ja myślę, że oni gdzieś są zbugowani, wiesz? Ale nie, wiesz co, czekaj, tu jest ten, tu jest ten. Okej, okay. Jasiek, wave, dobra, co zróbmy tak. Kick, hehe, ten Max Sorry też nie działa, więc kick, nie wiem w ogóle właśnie, dlaczego? Co oni się tutaj w ogóle pokazują? Nie wiem, dziwne to jest. Ej, stary, ej, faktycznie. Mam informację od widza. Co ty mówisz? Jak to stary, please nie zabijajcie, starałem się, nie róbcie mi tego. Mały cwaniak. O, Jasiek upłynął w lawie. To ten się tu kopał. Nakopał się na dół, a tam lawa tam była. Na dole? Nie, ten sam się ci dwa bili, no. Ta, widzę właśnie. O kurcze. Ojoj. Dobra. Ej, tu zostało z trzech graczy, stary. No tak, zostało trzech graczy. Dlatego ja myślę. Wielki finał. Tak, zrobić wielki deathmatch. No. Trzeba będzie zagrodzić to tutaj płatne, obszar. Nie? Trzeba by tutaj zagrodzić jakiś obszar. Czyli to ja zrobię tak, że wezmę Wanda. Lawa trzeba usunąć teraz, stary, całą. Ale to nie, to lawa spokojnie, stary, bo my to zrobimy tylko spadnie, obszar nie? Walki taki. Aha, no spłonią. Taki Walls, to znaczy jaki? Walls Bedrock. Taki. A tu nie będziemy nic widzieć, stary. No ale stary, to sobie z jednej strony już podmienimy na barierę. No spokojnie, człowieku, daj mi tutaj dobra, pracować. Masz farta, gościu. Bo ja chcę pooglądać takie widowisko. Replace. Dobra. Barier. O, od razu fajniej. Dobra. No, co? Walka finałowa za 15 sekund. Tepaj. Dobra, ja się tutaj też, powiedzmy, na przykład, myślę, że mogę ja może im dać... wyrównamy ten teren tutaj, stary, co? Ja nie. Wyrównam może szybko. Wyrównasz? No, dobra, o, tylko... Okej, okay. To czekaj, tylko żeby oni tutaj się nie poblokowali. Dobra, powiedzmy, że tak będzie git. Ja daję spokój, dobra, tepam wszystkich no, do mnie i teraz szyk, spectator, dobra. Pa! Co, widziałeś to zagranie? Co?
Bo! Co? Chłop! Ej, a on nie ma jakiegoś tego? Dziwnie jakoś szybko go zabił. Nie, jakoś tak... gratulacje? Ej, ale może on miał jakiś stary mało życia mieli te chłopy, czy coś. Czekaj, może był czat. Jakoś stary za szybko to było, nie? No po prostu było ich trzech. Stary w 3 sekundy rozwalił dwóch gości. Ja wygrałeś. O, nie mamy nic dla ciebie, ale gratuluję. Jestem dziewczyną. Stary, to ich nieźle porobiła. Dobra, więc zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i piszcie mi, gdzie jeszcze można zamknąć suwidzów. Bawcie się i cześć!